Zbigniew Seifert mogę śmiało powiedzieć, że towarzyszy mi na co dzień, bo Boże, jego płyty w samochodzie. Dla mnie to jest absolutny kosmos, to co on gra i jego warsztat i technika. Łatwość improwizacji to jest dla mnie coś, co mnie porusza, co mnie powala z nóg absolutnie, jak jego słucham. Poznaję coraz więcej skrzypków jazzowych i to jeszcze bardziej uświadamia mnie, jakim on był geniuszem. I to świadczy absolutnie o jego wielkości. Nie ma dla mnie bardziej wyrazistej postaci, nie ma dla mnie lepszego skrzypka. Nie słyszałem do tej pory i nie wiem, czy ktoś kiedyś się zbliży do takiego grania, jakie on prezentował. Słyszałem o konkursie Seiferta wiele razy. Uważam, że to świetny pomysł i naprawdę dobrze się stało, że taki konkurs został zorganizowany. Dzięki niemu skrzypce jazzowe są mocno popularyzowane w Polsce i nie tylko. No i dla nas muzykantów, muzyków, nie wiem, skrzypków, jest to bez wątpienia źródło inspiracji, bo dzięki temu konkursowi możemy poznawać nowych, wspaniałych instrumentalistów. Ja myślę, że muzyka jego przetrwa, że muzyka Seiferta przetrwa i ona będzie żywa, bo ona jest tak dobra i ponadczasowa, że on będzie inspiracją zawsze dla młodych skrzypków. Seifert nie umrze nigdy, jestem o tym przekonany.